Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwa i mojego gościa, pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry, słoneczny dzień. Uśmiecham się do słuchaczy Polskiego Radia. Jak zwykle, ale pan nie jest fanem entuzjazmu, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Przed tym pan przestrzega. Przed czym przestrzegam? Przed sztuczną inteligencją, czy przestrzegam przed niekontrolowanym odmienianiem kształtu społecznego świata, nierozumnym, impulsywnym. Przestrzegam przed najniebezpieczniejszą ideologią, jaka obecnie na Ziemi występuje, a jest nią, domyśla się pan redaktor? Entuzjazm? Technoentuzjazm. Bezkrytyczne traktowanie techniki jako lekarstwa, jako rozwiązania każdego ludzkiego problemu. Były wielkie nadzieje, jakieś plany związane z tą sztuczną inteligencją. Każdy z nas będzie miał robota, być może nawet podobnego do siebie, być może do sąsiada, który będzie mu pomagał w codzienności. Dziś, kiedy rozmawiam ze specjalistami w tej dziedzinie, w tym między innymi z panem profesorem w tej chwili, ten mój entuzjazm został, że tak powiem, nawet nie tyle ostudzony, ile zostałem tych wizji pozbawiony skutecznie. A nie tyle jestem specjalistą od sztucznej inteligencji, bo ja nie buduję, nie rozwijam, nie koryguję takich systemów. Ja jestem specjalistą od społecznych konsekwencji nowych technologii, w tym takiej szczególnej technologii, jaką jest sztuczna inteligencja. Technologia może być bardzo pożytecznym narzędziem, ale jeśli nie jest pod czujnym i inteligentnym ludzkim okiem, to się autonomizuje i zamienia się z sytuacji, w której coś służyło realizacji naszych potrzeb, w ogon, który macha psem. Uważam, że od momentu, gdy internet przyniósł usieciowienie, powiązanie technologii, a takim kolejnym nadchodzącym właśnie krokiem będzie internet rzeczy, gdy nasza lodówka, gdy nasze okulary, nie tylko smartfon, komputer będą połączone z siecią i okulary będą wysyłały impuls, pogorszył ci się wzrok, idź do okulisty, zmień szkła, albo przyjdzie do ciebie robot okulista i dopasuje ci szkło. Od momentu, gdy technologie zaczęły się usieciowiać, z naszego sługi zaczęły się zmieniać w naszego pana. Dynamika dzisiejszej architektury internetu, technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji, jest tak duża, że wydaje się, że prawie nikt nad tym nie panuje i mało kto rozumie, co się dzieje. Już dawno powiedziano, że jeśli weźmiemy współczesny smartfon do ręki Samsunga, iPhone'czyka czy jakiś inny, to nie ma takiego umysłu na Ziemi, który rozumiałby wszystkie zasady fizyki i techniki, według których to urządzenie działa. Zbudowaliśmy świat, który jest dla nas coraz mniej przejrzysty. Panie profesorze, filozoficznie podczas tegorocznego Kongresu Polska Wielki Projekt postawione zostało pytanie, nowa Europa, właściwie to stwierdzenie, być może w sferze filozoficznej, być może politologicznej, socjologicznej, nie wiem. Natomiast zastanawiam się nad czymś innym. To nowe miałoby być jak stare, jeśli chodzi o Europę. Przynajmniej większość gości tutaj w tym studiu taką opinię wyraża. Powrót do korzeni. Natomiast słuchając pana profesora, ja sobie stawiam pytanie i to takie troszeczkę z obawami. Być może to są obawy na wyrost. To gdzie my zmierzamy w ogóle? Zmierzamy do kumulacji władzy, wiedzy i bogactwa w rękach nielicznych. Amerykańska wybitna badaczka, emerytowana profesor Uniwersytetu Harvarda, więc uczelni pierwszoligowej, Shoshana Zuboff, której książka o kapitalizmie i inwigilacji ukazała się także po polsku kilka lat temu, mówi, że nastąpił pucz za lustrem weneckim. Mianowicie, co jest tym lustrem weneckim? Metaforą lustra weneckiego to jest sytuacja, w której ktoś jest przesłuchiwany i ma powiedzieć prawdę o tym, co zrobił, a za szybą są niewidoczni dla przesłuchiwanego detektywi, oficerowie policji. I to jest, panie profesorze, najczęściej powtarzany błąd. To nie jest lustro weneckie, to jest lustro fenickie.
A czym się różni lustro weneckie od fenickiego? Zasada działania jest dokładnie ta sama. Ale błędnie przypisano właśnie mieszkańcom Wenecji, że ale, to oni takie lustro ale stworzyli. Ale w obiegu przyjęło się określenie lustro weneckie. W każdym razie lustro weneckie tu jest metaforą czego? Asymetrii wiedzy. Ktoś może przyglądać się komuś innemu, będąc dla niego niewidocznym. Otóż przedstawiciele wielkich firm technologicznych Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, tak zwane grupy GAFAM, posiadają wiedzę o tym, co robimy w sieci, o której włączamy smartfon, o której zaglądamy na Facebooka, czego szukamy w sieci, co kupujemy, gdzie planujemy pojechać na wakacje, jakie mamy relacje z bliskimi, jak często dzwonimy do dzieci, a jak dawno zapomnieliśmy zadzwonić do mamy. Oni to wszystko wiedzą. Oczywiście żaden ludzki umysł tego nie ogarnie, ale ogromne bazy danych przeszukiwane przez algorytmy sztucznej inteligencji potrafią wytworzyć wiedzę umożliwiającą przewidywanie zachowań i mas ludzkich i poszczególnych jednostek. I otóż za lustrem weneckim są goście, którzy mają wszystkie ślady, jakie pozostawiamy w sieci. Ale i obserwują, zbierają. Ale także w realu, bo ktoś może nie mieć maila, nie mieć smartfonu, nie być zarejestrowany na żadnym medium społecznościowym, ale idąc przez miasto jest skamerowany przez systemy monitoringu, a automatyczne systemy sztucznej inteligencji rozpoznawania twarzy ustalają, kim on jest i wrzucają go do bazy danych z informacją, gdzie był, kiedy i co robił. I teraz są ludzie, w skali świata jest ich prawdopodobnie w Dolinie Krzemowej od kilkudziesięciu do kilkuset osób, którzy kumulują zasoby, mają w swoich rękach zasoby, jakich w dziejach ludzkości nigdy nie miano. Są miliarderami, mają ogromne bogactwo. Mają wiedzę, w każdej chwili mogą sprawdzić, kto do kogo dzwoni, w jakiej sprawie, nawet jeśli nie śledzą treści rozmowy, to wiedząc, co robi w sieci, w internecie, czy ogląda porno, czy ogląda zabytki sztuki. No dobrze, a jeżeli panie profesorze, dajmy na to taką sytuację z domu wziętą, kiedy nie przeszukuję, czy nie wyszukuję jakiejś frazy. Siedzę i rozmawiam z żoną. Po czym sięgamy gdzieś tam po telefon po chwili i nagle w wyszukiwarce znajduje się to, o czym rozmawialiśmy. To, czego szukaliśmy. Niektórzy eksperci twierdzą, że na przykład smartfony Samsunga nagrywają wszystko, co się dzieje, nie w celu podsłuchiwania, tylko wyłapywania słów kluczy, za pomocą których można potem lepsze reklamy dawać. Co więcej, niektórzy twierdzą, że jeśli na noc wyłączę w tryb lotniczy swój smartfon, żeby się nie łączył z siecią, ale mam go niedaleko łóżka, bo traktuję go jako mój budzik, to on i tak nagra wszystko, co usłyszy w sypialni w nocy, a rano jak się połączy z siecią, wyślę pakiet informacji. Inaczej mówiąc... Permanentna inwigilacja. Permanentna inwigilacja, która oznacza, że takie firmy jak Google, Facebook i tak dalej posiadają większą wiedzę niż prawdopodobnie wszystkie tajne służby razem wzięte. Bez żadnej zgody sądowej, bez żadnych procedur demokratycznego nadzoru. Naszym przyzwoleniem do tego jeszcze wszystkiego. Przyzwoleniem, bo w momencie, gdy... Zgadzam, nie czytając oczywiście, bo gdybyśmy próbowali przeczytać, to część tych regulaminów byłoby za trudne dla kogoś, kto nie ma wykształcenia prawniczego. I nikt nie ma czasu czytać kilkadziesiąt stron jakiegoś regulaminu. Oddajemy swoją prywatność, a potem swoje pieniądze, bo swój czas. Najciekawsze jest to, że ci goście nie tylko dokonali kradzieży danych na nasz temat, które monetyzują, tylko skradli nasz czas. Za pomocą atrakcyjnych bodźców cyfrowych, czy to będą firmy Netflixa, czy to będą zdjęcia na Instagramie, czy memy na Twitterze kradną czas, który kiedyś poświęcaliśmy osobom bliskim, znajomym, ale kradną też czas,
który kiedyś był czasem nudy, a nuda jest niezbędna do autorefleksji i rozwoju wewnętrznego duchowego. Oni ten czas zabrali, monetyzują go i zamieniają w narzędzie kontroli nam. Podsuwają nam kolejne cyfrowe bodźce, ukierunkowują naszą uwagę. Bo za lustrem weneckim są goście, którzy mają, jak mówi Szozana Zubow, władzę modyfikacji naszych zachowań. Panie profesorze, przepraszam, aż się zadukałem, ale to w takim razie jedyne wyjście z tej sytuacji to jest mniej więcej tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że trzecią wojnę światową wygra ten, kto wyłączy światło. Czyli najprostszym rozwiązaniem dziś byłoby całkowite wyłączenie i pozbycie się smartfona. Tak? Ja jestem przeciwnikiem defetyzmu. To byłoby najlepsze, ale z powodów chociażby zawodowych nas na to nie stać. Myślę, że trzeba stosować dwie strategie, prywatną i publiczną. Prywatna to jest higiena cyfrowa. O pewnej porze zero internetu, zero smartfonu. Możemy wspólnie obejrzeć film w telewizorze, możemy zagrać w grę planszową, pójść na spacer przed snem. Ale to jest za mało. Potrzebne są regulacje na poziomie międzynarodowym, które poddadzą Big Tech kontroli. Proszę wyobrazić sobie, że ktoś by powiedział, z powodu tajemnicy handlowej żaden organ państwowy nie może sprawdzać jakości wody dostarczanej w wodociągach, nie wolno sprawdzać składu chemicznego leku ani żywności. A dzisiaj tak jest z algorytmami. Obieg informacji i bodźce, za pomocą których zarządzana jest nasza wyobraźnia, ukierunkowywana jest nasza wyobraźnia, kierowane są przez algorytmy, które są chronione przez tajemnicę handlową. Obywatele wszystkich krajów, zwłaszcza tych, dla których wolność jest ważna, powinni dążyć do tego, żeby powstawały podmioty, z jednej strony na przykład trzecia zaufana strona, z jednej strony gwarantujące firmom technologicznym tajemnicę handlową, ale z drugiej strony mające prawo pełnego wglądu i certyfikacji algorytmów, bo algorytmy zmieniają relacje między nami, zmieniają mechanizmy życia społecznego, na przykład algorytmy, którymi posługują się firmy rekrutacyjne przeglądające nasze CV. To wywiera wpływ na szansę rozwoju zawodowego ludzi, a dzieje się według zasad, które nie są znane demokratycznej opinii publicznej. Skąd poza higieną cyfrową, to jest nasza prywatna, rodzinna sprawa, presja na ustawodawców i presja na te podmioty, żeby tak samo jak domagamy się transparentności działania rządu i biznesu, który dostarcza nam wodę, lekarstwa i żywność, żebyśmy domagali się transparentności działania biznesów, które dostarczają nam informacje. A które są bezpośrednio z naszym życiem już złączone. A które mogą być na innym kontynencie, a penetrują nasze sypialnie. Profesor Andrzej Zybertowicz, dziękuję panu, dziękuję państwu.